Sezon na przeziębienia w pełni, czas zadbać o odporność. Dzisiaj powiem Ci o czterech rzeczach, które warto zrobić dla odporności swojej, swojej rodziny i nie będzie to związane ani z suplementami, ani z jedzeniem. Zapraszam! Powiedziałam na początku, że czas zadbać o swoją odporność, ale mam nadzieję, że wiesz, że o odporność dbamy cały rok i to są nasze wybory na co dzień, nasze wybory żywieniowe i też okołożywieniowe, po prostu nasz styl życia bardzo mocno wpływa na to, czy będziemy chorować w sezonie grypowym, czy nie. Natomiast dzisiaj o czterech rzeczach, o których nieraz nie pamiętamy, a może nawet nie wiemy, a są bardzo ważne. I u mnie to był po prostu punkt zwrotny, kiedy zaczęłam te tematy kontrolować. I już mówię, o co chodzi. Pamiętam, jak jeszcze mieszkałam w akademiku na studiach, jak później z mężem wynajmowaliśmy przez jakiś czas mieszkanie w takim starym budownictwie w Warszawie. I w obydwu tych miejscach nie dało się regulować i kontrolować temperatury powietrza. I jak przychodził sezon grzewczy, to ja, będąc alergikiem, po prostu ciągle kaszlałam, miałam zatkany nos i tak dalej, i tak dalej. Temperatura powietrza jest bardzo ważnym elementem dbania o naszą odporność. Gdy budowaliśmy dom, gdy przeprowadziliśmy się do domu, ja zadbałam o to, żebym mogła zarówno na parterze, jak i na piętrze, tam gdzie mamy sypialnię, kontrolować dokładnie temperaturę powietrza. No, w lecie tak nie do końca mogę ją zawsze kontrolować, bo my nie mamy klimatyzacji, ale mamy rekuperację, więc to, no, nie mamy takich bardzo wysokich tych temperatur. Ale właśnie w tym sezonie grzewczym, kiedy nieraz rodzice po prostu starają się, żeby dzieci się nie rozchorowały, więc podkręcić tą temperaturę, no żeby mi dziecko przypadkiem nie miało nóżek zimnych w nocy. I to właśnie może sprawić, że Twoje dziecko będzie chorować częściej i Ty będziesz chorować częściej. Maksymalna temperatura, jaką my możemy mieć ustawioną dla optymalnego zdrowia, dbania o odporność, to jest około 21 stopni Celsjusza, czyli zobacz, wcale nie tak dużo. W niektórych domach jest nawet 25 stopni. U mnie ta temperatura ustawiona na stałe to jest 19-19,5 stopnia, więc nawet mniej. Dzięki tej temperaturze może jest tak nie gorąco i delikatnie chłodno w domu, ale to dobrze, bo trzeba na przykład założyć na siebie, nie wiem, bluzę czy sweter, a nie biegać w zimie, kiedy na polu po prostu zakładamy kurtki, czapki, a po domu biegamy w koszulce albo i bez, bo jest tak gorąco. To nie jest dobre. Te 19 stopni u mnie, nawet kiedy Nela się urodziła i po prostu była niemowlęciem, ja nie miałam w sypialni wyższej temperatury. Po prostu ubierałam ją wystarczająco ciepło, też nie za ciepło. I naprawdę, no Nela ma w tym momencie ponad 2 lata, jeszcze ani raz nie chorowała i moje dzieci pozostałe też bardzo mało chorują. Więc naprawdę polecam Ci kontrolować tą temperaturę. W wysokiej temperaturze wysusza się Twoja śluzówka w nosie, w jamie ustnej, w gardle i przez to jest większa skłonność do infekcji, do kaszlu, kataru, a także do rozwoju bakterii i wirusów. Więc naprawdę ta temperatura jest ważna. I to jest punkt pierwszy, który mam nadzieję, że możesz kontrolować, no bo też nie zawsze możemy to kontrolować, ale jeśli nie możesz, to wietrz na przykład mieszkanie w ciągu dnia. I punkt drugi, który się z tym wiąże, to jest odpowiednia wilgotność powietrza. Dobra wilgotność powietrza to jest od 40 do 60%. Naprawdę można sobie to sprawdzić na Allegro. Czasami są takie termometry od razu, które mierzą nam wilgotność. Higrometr to jest coś, co kosztuje max kilkadziesiąt złotych i naprawdę bardzo dobrze będzie Ci sprawdzać właśnie wilgotność powietrza. I w sezonie grzewczym u nas w sypialni i w sypialni dzieci po prostu włączam wieczorem i chodzi do rana nawilżacz powietrza. Nawilżacz powietrza nawilża mi to powietrze tak, że właśnie ma w okolicach 50 paru stopni i znowu dzięki temu, tak samo jak przy odpowiedniej temperaturze, nie wysusza nam się ta śluzówka, jest mniejsza skłonność do katarów, kaszlu i różnego rodzaju chorób, więc dbaj o temperaturę
i o wilgotność powietrza. To jest bardzo ważne, a jak nie masz nawilżacza, chociaż znowu to też nie jest jakaś bardzo duża inwestycja i to jest inwestycja na lata, to na przykład możesz, nie wiem, jeżeli masz kaloryfer, powiesić sobie na nim takie proste, jak to dawniej były, naczynia, nie wiem, chyba kamionkowe, do których nalewasz wodę, albo gdzieś rozwiesić mokry ręcznik, to też będzie nawilżać powietrze. Suszyć właśnie pranie w ten sposób w zimie, nawet w sypialni, albo jak już nic nie masz takiego, co możesz wykorzystać, to weź po prostu garczek, nalej do niego wody i postaw sobie go na noc w sypialni i postaraj się, żeby ta wilgotność Twojego powietrza się zwiększyła. Kolejny punkt programu to jest sen. Żeby dbać o swoją odporność, musisz spać odpowiednio długo. Między innymi dlatego, że w trakcie snu wytwarzane są cytokiny. Cytokiny są to takie białka wydzielane właśnie przez nasze leukocyty, które są bardzo ważne w procesie zapalnym i przeciwzapalnym, żeby zwalczać infekcje, wirusy. Jeżeli się nie wyśpisz, a na przykład ten wirus czy te bakterie się do Ciebie zbliżają i chcą Cię posiąść na jakiś czas, to jeżeli obniżą się cytokiny, bo za krótko spałaś czy spałeś, no to większe prawdopodobieństwo, że Ty po prostu się poddasz tej chorobie, tej infekcji. Dlatego sen jest tutaj niezmiernie ważny i ja w ogóle uważam, że ogromnym problemem, i to nie tylko pod kątem odporności, ale też w ogóle rozwoju, spokoju, rozwoju mózgu właśnie dzieci i młodzieży, jest to, że teraz dzieci mało śpią. Moje dzieci w wieku szkolnym chodzą spać w okolicach godziny 20, w lecie 21 max, a wiem, że bardzo wiele dzieci chodzi spać dużo, dużo później i śpią chyba krócej niż ja śpię. I uważam, że naprawdę to jest problem z tym, że dzieci są bardziej nerwowe, gorzej się rozwijają. Sen jest kluczem dla zarówno dzieci, jak i dorosłych i też dla Twojej odporności. I powiem Ci o ciekawym badaniu z 2015 roku bodajże. Tam wzięto ponad 160 wolontariuszy, sprawdzili mniej więcej długość ich snu, ile oni spali i później zainfekowali ich, wystawili ich na działanie wirusa, takiego standardowego wirusa przeziębienia. I co się okazało? Że osoby, które spały mniej niż 5 godzin, były dwa razy bardziej podatne na tego wirusa niż osoby, które spały 7 godzin lub więcej. To badanie, myślę, super pokazuje właśnie to, że osoba niewyspana ma dużo większą skłonność do chorób. Więc jeśli często chorujesz, to zobacz, o której godzinie chodzisz spać. Bo jak chodzisz spać bardzo późno, no to może być jedna z przyczyn właśnie Twojej obniżonej odporności. I punkt czwarty. I on nie jest związany z jedzeniem, bo obiecałam, że nie będzie o jedzeniu, chociaż oczywiście, że jedzenie jest też istotne. I o tym już było i może też nagramy o tym filmie. Jak interesujecie temat jedzenia czy suplementacji pod kątem odporności, to daj znać w komentarzu. Ale właśnie to jest kwestia jelit. Nie bez przyczyny mówi się, że odporność mamy w jelitach, bo mamy. Nasz mikrobiom bezpośrednio stymuluje nasz układ odpornościowy. Ale nie chcę Ci teraz mówić właśnie o produktach spożywczych, które powinieneś jeść. Dlatego jest jeszcze inna bardzo ważna rzecz, to jest dbanie o higienę tego jedzenia. Czyli pamiętaj o tym, żeby w trakcie jedzenia nie oglądać telewizji albo nie patrzeć w telefon, tylko skupić się na tym jedzeniu. Taka uważność w jedzeniu, mindfulness, to jest mega ważna rzecz podczas posiłków. Pamiętaj o tym, żeby nie jeść w pośpiechu, tylko żeby rzeczywiście przeżuć każdy kęs. Pamiętaj o tym, żeby robić przerwy pomiędzy posiłkami, a nie co chwilę coś podjadać. Te wszystkie rzeczy bardzo mocno wpływają właśnie na jakość naszego mikrobiomu, na to, jak nasze jelita funkcjonują, czy są sprawne, czy nie. Więc po prostu ta higiena jedzenia jest mega ważna, bo nasz mikrobiom, to jak bardzo się z nim zaprzyjaźnimy, jak bardzo dobrze go traktujemy bądź nie, wpływa też bezpośrednio na to, czy będziemy chorować, czy też w sezonie grypowym, wirusowym, przeziębieniowym i każdym innym unikniemy po prostu i wygramy tą walkę z infekcjami. Życzę Ci dużo zdrówka, jak najmniej chorób, dbaj o siebie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!